Hej, cześć, siemano ludzie, z tej strony Witres, a to jest audiolog. Tak dawno nie było audiologa, więc sobie stwierdziłem, że sobie posiedzę i ponagrywam audiolog. A co? Ostatnio nie wjechał Among the Sleep, odcinek czwarty. Nie wjechał, bo po prostu nie był nagrany. A nie był nagrany, no bo osoba mi towarzysząca była chora. Także tak się sprawa ma, na spokojnie uregulujemy to. W następną sobotę wjeżdża Among the Sleep na spokojnie, bez paniki. Everything is under control. Z tego miejsca chciałem pozdrowić Patyku 1337, z którym jakiś czas temu konwersowałem w komentarzach i poprosił mnie on o złożenie życzeń urodzinowych. Urodziny miał 11 marca, tak życzenia są nieco spóźnione, ale przynajmniej są tak, mamy, liczy się gest, tak dalej. Także wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mam nadzieję, że urodziny ci się udały, miałeś fajne i tak dalej. A my lecimy z tematem. Dzisiaj chciałem pogadać generalnie z wami o feedbacku. Co to jest feedback, to już wam wyjaśniam. Feedback jest to po prostu odzew widza, jakiś wasza aktywność w kanale, to, że na przykład zostawicie łapkę, komentarz, to już jest jakiś rodzaj feedbacku, tak? I jak ja się do tego odnoszę? Dla mnie feedback ma po prostu ogromne znaczenie na kanale. Tak, dlatego, że jestem wdzięczny za każdy komentarz, za łapkę każdą też, ale mi chodzi głównie o komentarze, w tym momencie się skupiam na komentarzach, że ktoś poświęcił czas na zalogowanie się, czy nawet założenie niekiedy konta, czy zeskrolowanie po prostu poniżej opisu i wklepanie komentarza, po prostu napisanie czegokolwiek miłego, bądź zapytania, czegokolwiek. Ja czytam wszystkie, dosłownie wszystkie komentarze. Jest to na tyle ułatwione, są panele różne, są powiadomienia. Ja też sprawdzam najnowsze filmy też na bieżąco, więc czytam każdy komentarz, odpisuję na większość, na te, które jestem w stanie odpisać, na te, które się da odpisać, bo na przykład komentarz treści XDD. Po prostu ja nie potrafię na taki komentarz odpisać, nie wiem, może jestem po prostu upośledzony, aczkolwiek nie potrafię, więc nie odpisuję, ale odpisuję jak najbardziej na większość. Najczęściej jest to w ciągu paru godzin, bo od razu kiedy zobaczę komentarz, no od razu na niego też staram się odpisać. To samo tyczy się jakiejś wiadomości na Facebooku, też e-mail kontaktowy. To się tyczy ogólnie całego feedbacku, to co wy mi piszecie, ja to wszystko czytam i odpisuję na większość. Dla mnie nie liczą się subskrypcje. Subskrypcja jest to po prostu ułatwienie dla was, że nie musicie szukać gdzieś po kanale najnowszych filmów, tylko po prostu wchodzicie swojego subboxa i tam macie wszystkie wasze subskrypcje, w tym moje najnowsze filmy. To po prostu ułatwia wam śledzenie mojego kanału, jest to po prostu funkcja, która ułatwia wam życie, ona mi jest do niczego zbytnio potrzebna, także ich ilość jest ukryta, bo po prostu uważam, że nie jest to ważne, tak? Ważna jest wartość kanału, merytoryczna czy jakakolwiek inna. Wasz feedback, wasze zaangażowanie, oglądalność kanału i tak dalej, a nie subskrypcja. Subskrypcja to jest po prostu funkcja, tak? Dla mnie się liczy cała reszta, tak? To treść i to, co wymieniłem wcześniej, czyli ja, oglądalność, feedback, tak dalej. Takie niuanse, które podwyższają wartość kanału. Zostając w tematyce YouTube'a i kanału, krótko wspomnę, jakby po prostu ktoś nie wiedział, o czym jest kanał. Polecam bardzo serdecznie zapoznać się z zakładką informacje na kanale. Jest tam co nieco o mnie, o kontencie, czyli o tym, co można zobaczyć na kanale, oraz są wszystkie social media podane. Tak, a propos social media, to zresztą w każdym, w opisie każdego filmu są social media, także warto się z nimi zapoznać w pewien sposób. Na kanale głównie pojawiają się właśnie gry horror i multiplayer. To jakiś czas jakieś tam pokazówki, takie jak teraz audiologi, jakieś tam pierdoły po prostu, jak macie na kanale, wszystko i nic jest, tak? Content staram się poszerzać, ale trzymamy się głównie gier multiplayer i horror. Co sobotę o godzinie 18. Czasami z niewielkimi opóźnieniami, czy z jakimiś brakami, ale wjeżdża jakiś film horror, najczęściej jest to seria. Ostatnio żeśmy skończyli Outlast, aktualnie leci sobie Among the Sleep, a na tygodniu, to jest opcjonalnie, bo nie zawsze mam czas, wjeżdża coś innego po prostu, jest totalny random, możecie się spodziewać wszystkiego tam. Przez audiologii, jakieś, nie wiem, tam vlogi, gry indie, pokazówki, unboxingi, inne gry, jakieś CS, montage, nie montage, nawet maraton godzin wrzucę kiedyś może. A co? Także tak to wygląda. I czyli średnio tygodniowo pojawia się od jednego do dwóch filmów. I tak to na razie sobie prosperuje.
będę miał więcej czasu, będzie więcej. Ja jestem zapracowany człowiek, więc ja nie mam tyle czasu. Aktualnie pozwalam sobie na od 1 do 2 filmów w tygodniu. Także tak to na razie funkcjonuje. Chyba żyjemy w symbiozie i wam się to podoba i mi. Także filmy też staram się utrzymać jakieś, żeby były w miarę krótkie. No, nie tyczy się to horroru, bo tam wrzucam po prostu pełny gameplay, a nie montaż. Ale będę staram się wrzucać filmy raczej krótsze niż dłuższe. Z tego prostego powodu, że po prostu ja wiem, że nie każdy ma czas oglądać na jakieś 30-minutowy let's play, czy jakieś coś inne. Takie 5, 10 do 15 minut jest takie chyba najbardziej optymalne. Także na razie przy tym zostajemy. Tak wygląda kanał, tak jest zbudowany, tak na razie działa i tak na razie będzie działał. Także tak to wygląda, może kiedyś, jak sprzęt pozwoli, jakieś streamy odpalimy. No na razie tak to wygląda, planuję poszerzać, ale na razie to tak prosperuje, mi się to podoba, wam też, także przy tym zostajemy. Co do serii audiologów, aktualnie pełni funkcję czysto informacyjną, czy jakieś takie luźne pogadanki, ale wciąż zamykając się w tematyce kanału. Pragnę jakoś poszerzyć o serię audiologów tematycznych. Audiolog tematyczny, no to po prostu, że sobie siedzimy, rozmawiamy na jakiś temat. Też może się wywiązać jakaś ciekawa dyskusja w komentarzach, możecie się na przykład ze mną nie zgodzić lub no chętnie wdam się w różne polemiki, tego typu sprawy, bo to jest strasznie spoko. Z czym by się to wiązało? Wiązałoby się z tym, że były po prostu częściej te audiologii. I byśmy na przykład rozmawiali, ja to na przykład, nie wiem, o mnie jako osobie, o mnie jako YouTubie, też możemy o ogólnych sprawach jakichś też YouTube'owych, na przykład co tam się dzieje, jakieś tam chętnie udzielę swój komentarz przy różnych sprawach, nie tylko YouTube'owych, czy jakieś totalne dyskusje, czy tam rozmyślenia filozoficzne, cokolwiek tematy będziecie mogli zapadować wy, jak i również sami będę starał się wymyślać. Także tak zamierzam, że będzie jakiś właśnie feedback w tej kwestii i że będziemy mogli sobie jakoś tak co jakiś czas, to parę tygodni tam, w zależności jak tam tematy podejdą, spędzać jakiś miły wieczorek przy jakichś takich luźnych rozmowach, jakieś no, sobie ciężko to nazwać rozmowy, ja będę gadał, a potem będę czytał i odpisywał wam na komentarz. Taka rozmowa aktualnie się wywiąże, bo na inną ciężko liczyć aktualnie. No, także w sumie przekazałem, co miałem przekazać. Mam nadzieję, że forma audiologów informacyjnych spadnie do minimum. Co do audiologów tematycznych, to też może wkradnie się tam jakieś Q&A, że Q&A, ciężko to nazwać Q&A'em. Równie dobrze na początku filmu mogę odpowiedzieć na jakieś 2-3 pytanka z komentarzy, żeby na przykład nie odpisać bezpośrednio na komentarz. Chociaż to się jeszcze zobaczy. Także tak to zamierzam rozplanować, tak to wygląda aktualnie. Co miałem do przekazania, to przekazałem, także mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w najbliższym Among the Keep. Trzymajcie się, cześć!